Wiadomo, że na trendach kryptowalutowych można zarobić najwięcej. W trakcie ubiegłej hossy było to m.in. DeFi, Metaverse oraz parę innych. Dlatego w dzisiejszym materiale skupimy się na nowo powstałym trendzie, który potencjalnie może jeszcze bardziej spuchnąć w nadchodzących miesiącach, jak i latach. A co więcej, to może się przyczynić do powrotu jednego z kluczowych trendów, który również dał zarobić wielu ludziom ogromne pieniążki. A do tego omówimy sobie, na co konkretnie uważać, dlatego upewnij się, że obejrzysz do samego końca, bo po prostu może się opłacić. SocialFi to jest trend, który rzeczywiście był poruszany w ostatnim czasie przez innych twórców, ale myślę, że jest to dobry moment, abym teraz ja również swoją cegiełkę dodał, ponieważ jest parę czynników, które myślę, że są omijane przez niektórych. Dla tych, co nie są za bardzo w temacie, to FriendTech jest to platforma, która pozwala tworzyć takie poszczególne grupy, a dostęp do nich jest nazwany kluczami i tymi kluczami można handlować. I dlaczego to ma sens? Przynajmniej na razie to ma sens i to również sobie omówimy później. Ma to sens dlatego, ponieważ zaangażowane są tutaj duże społeczności, influencerzy, którzy często posiadają swoje płatne grupy, mogą właśnie taką grupę założyć na FriendTech, ale gdy komuś ze społeczności się nie spodoba taki dostęp do tej grupy, a rzeczywiście zapłacił za dostęp do niej, to tutaj pojawia się pierwszy problem, który ta platforma właśnie rozwiązuje, a mianowicie brak możliwości odsprzedaży dostępu do płatnych grup, a tutaj właśnie można handlować tymi kluczami, a co więcej, to wycena tych kluczy działa w podobny sposób jak kryptowaluty na giełdzie, czyli im więcej osób jest zainteresowanych dostępem do danej grupy, to cena tych kluczy będzie rosła. FriendTech został uruchomiony na warstwie drugiej o nazwie Base, stworzona przez giełdę Coinbase, a w ostatnim czasie to właśnie TVL, czyli łączna zablokowana wartość na tej sieci, przekroczyła znaną i uznaną sieć, jaką jest Solana, co mi się wydaje, że jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę, że Base tak naprawdę został uruchomiony stosunkowo niedawno, dlatego potencjalnie szykuje się tutaj dosyć ciekawy temat. FriendTech, czyli platforma na chwilę obecną największa w trendzie SocialFi, jeszcze nie ma swojego tokenu, ale został zapowiedziany airdrop i myślę, że to właśnie kwestia airdropu będzie kluczowa dla przyszłości FriendTech, jak i innych podobnych platform, które również sobie omówimy. No bo słuchaj, nieraz dochodziło do sytuacji, w której twórcy danego protokołu, danego ekosystemu wdrażają airdrop, aby sprawić, że statystyki danej sieci lub platformy są bardziej atrakcyjne. Po prostu mamy do czynienia z większym zaangażowaniem użytkowników itd., itd. Ale co szczególnie jest warte naszej uwagi w tym temacie, to fakt, że zdarzają się sytuacje, w których po wypuszczeniu takiego airdropu ci, co chcieli się załapać, to się załapali, sprzedali swoje tokeny, swoje zarobili i tym sposobem aktywność na danej platformie po prostu spada, a za jakiś czas nikt już o niej nie pamięta, bo wszyscy polują na kolejny airdrop. To, co tutaj widzisz, to jest wykres tokenu Friend, który jest natywny dla platformy Friends Room. Friend Room, który również chce rywalizować z FriendTech, wyróżnia się m.in. tym, że te grupy są w postaci pokoi. Weźmy sobie dla przykładu jeden z pokoi i zobaczmy sobie, jak on rzeczywiście wygląda. Zaraz zobaczymy. I tak to mniej więcej wygląda. Można sobie chodzić. Tutaj jakieś obrazki są, pewnie można dekorować i w ogóle. I możliwe, że tutaj zapaliła się tobie lampka w głowie, ponieważ w dużej mierze takie właśnie coś przypomina metaversy, których temat zdecydowanie ucichł. I widzę tutaj ciekawe prawdopodobieństwo, że oprócz powrotu samego trendu metaversów, to zaimplementowanie zastosowań, takich jak właśnie Friend Room czy FriendTech, po prostu takich dosyć hermetycznych grup, tym bardziej, że z możliwością spekulacji na wartości dostępu do tej grupy, jak i spekulacji na sukces danego twórcy. No bo jeśli okaże się, że jakiś taki pokój, jak tutaj widzisz, lub jakaś właśnie grupa na FriendTech okaże się po prostu złotem, wrzucane tam są super mega wartościowe informacje, konkretne altcoiny, super zagrania i tak dalej, to wiadomo, że więcej osób będzie chciało do tego dołączyć, a twórca takiej grupy będzie zbierał prowizję z handlu jego kluczami. Jednak trend SocialFi nie ogranicza się tylko do platform z dopiskiem Friend w nazwie. W oko mi wpadło STFX i tutaj myślę, że w ciekawy sposób można angażować się ze swoją społecznością oraz wspólnie tradować, wspólnie zarabiać lub potencjalnie wspólnie tracić pieniądze i się po prostu wspierać. Jak widzimy, tutaj użytkownik Mango zamierza shortować Bitcoina powyżej 28 tysięcy dolarów. I ty możesz wspólnie, po prostu łącząc swój tutaj wallet i tutaj wpisując konkretną kwotę, możesz obserwować i śledzić ruchy użytkownika Mango
i wspólnie próbować ograć ten rynek. A żeby słowa nie były rzucane na wiatr, to również jest tutaj opcja sprawdzenia, ile rzeczywiście taki użytkownik, który dzieli się swoim zagraniem, na który można betować i inwestować w to zagranie, można sprawdzić, ile rzeczywiście taki użytkownik zainwestował w taki właśnie ruch. Ale co z tego? Jak my możemy to wszystko wykorzystać? Wrócimy sobie teraz do wykresu Friend Room i jak widać w ostatnim czasie, no nie ma się najlepiej. A token STFX na chwilę obecną już ma się zdecydowanie lepiej, patrząc stricte na wykres. Na chwilę obecną kapitalizacja prawie 12 milionów dolarów. Ja osobiście teraz nie inwestuję w ten projekt. Jeśli oglądałeś mój poprzedni materiał odnośnie altcoinów, mojego portfolio, co ja robię, no to prawdopodobnie po prostu wiesz, na jaki scenariusz ja czekam. A jeśli nie widziałeś, to naturalnie polecam tobie go obejrzeć. Kolejny czynnik, który myślę, że warto mieć na uwadze, to jest młodość tego rynku. To jest wykres dzienny STFX. Swoje początki miał w lutym, czyli jest to stosunkowo młody projekt, ale również pokazuje nam, jak na przestrzeni miesięcy on się trzymał. No i jak widać, nie jest źle. Zatem wiadomo, że pojawienie się FriendTech miało ogromny wpływ na rynek kryptowalut, pokazało nam, jakie jest zainteresowanie odnośnie usług oferowanych przez tę platformę. Ja aktualnie nie jestem zainwestowany w żaden podobny projekt. Myślę, że decyzję będę mógł podjąć po airdropie FriendTech, bo tak naprawdę to on zweryfikuje, czy ludzie angażowali się z tą platformą tylko po to, żeby odebrać tokeny, czy rzeczywiście tego typu platformy mają sens w dłuższym terminie. Jest to zdecydowanie ciekawy temat, warty obserwacji, a jeśli chodzi o konkretne altcoiny, to ja na Telegramie będę dzielić się konkretnymi altcoinami, które ja będę akumulował w zbliżającym się czasie. Jeśli takie coś Ciebie interesuje, to zostawiłem link w opisie oraz przy pewnym komentarzu. Tym bardziej, jeśli oglądałeś mój poprzedni materiał odnośnie potencjalnych turbulencji dla altcoinów, no to jesteś już świadom, że zbliżają się potencjalnie okazje na tym rynku, których wykorzystanie może bardzo przyjemnie zaowocować w dłuższym czasie. Tak więc to by było na tyle na dzisiaj. Dzięki, że wytrzymałeś ze mną do samego końca. Trzymaj się, powodzenia i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!